wszystkich na kanale Świat Bonito i Owo. Miło mi znowu dzisiaj Was u mnie gościć i dzisiaj porozmawiamy o moich kaktusach i sukulentach. Zapraszam do oglądania. Z kaktusami nie zawsze było mi po drodze. Kilka udało mi się skutecznie zamordować. No i tak najczęściej to wynikało z tego, że one były w bardzo małych doniczkach i nie umiałam znaleźć złotego środka z podlewaniem. No bo z jednej strony kaktusy powinno się podlewać bardzo, bardzo rzadko, a z drugiej strony to fakt jest jeszcze taki, że nie potrafiłam jeszcze wtedy tak bardzo opiekować się kwiatkami, nie miałam tej wiedzy, którą mam w tej chwili. Ja nie twierdzę, że to jest jakaś już super wiedza, ale na tyle już jej mam, że moje kaktusy żyją. Przynajmniej te, które mam do tej pory, jakoś przeżywają. Jaki znalazłam na to sposób? Musiałam po prostu włożyć je do większego naczynia, w którym była ziemia bardzo przepuszczalna i taka prawie piach, taki dużo, przede wszystkim znalazłam sobie taką donicę na starociach. Ona miała otwór, ale ja ten otwór zakleiłam. Wsypałam na dno keramzyt, potem wsypałam mieszankę ziemi z piaskiem i z perlitem. Taki korzeń w lesie znalazłam sobie, żeby ta kompozycja nie była taka nudna i zaczęłam sobie tutaj sadzić sukulenty, kaktusy, z którymi sobie naprawdę nie radziłam. Ta sansevieria, ona się męczyła w mojej doniczce z innym kwiatem, który wymagał podlewania naprawdę długo. Umieściłam ją tutaj, sansevierię, cylindrykę, to było w jednej doniczce, rozdzieliłam sobie na dwie. Ten kaktus też mi się męczył w doniczce z kwiatami, które wymagały większego podlewania. Jakim cudem on przeżył? Nie pytajcie, nie wiem. Widać, że swoje przeszedł, bo ma tutaj takie przewężenia, zasuszenia, ale to już jest w tej doniczce od półtora roku i ja widzę, że ten kaktus zaczął mi tutaj rosnąć, bo tutaj ten odcinek taki powiedzmy 5-centymetrowy to jest to, co urosło już w tej doniczce. Tu mi się gdzieś odłamał kawałek i tu wsadziłam prosto do piachu, widać, że żyje. To też tu biedactwo było już takie na wykończeniu, mam nadzieję, że się też tu zaklimatyzuje. Bo widzę, że czubeczek ma chęć do życia. Tu dla ozdoby sobie jeszcze kiedyś pomalowałam takie płaskie kamienie, znalazłam sobie kilka takich kamieni i pomalowałam sobie takie biedronki, żeby coś tutaj się działo. Tu miałam taką postać, ja nie wiem z czego to było, gdzieś to znalazłam, no nie wiem, umieściłam trochę takich kamieni, powkładałam. No i taka mi się stworzyła tu kompozycja i ja tą kompozycję trzymam na oknie południowym w łazience, ale to okno jest zaklejone do 1/3 folią, taką szronioną folią. To przepuszcza światło, ale tak bardzo nie pali. Jeżeli jest latem bardzo, bardzo gorąco, to jest jednak okno południowe, to no widzę, że sobie to radzi. Podlewam to bardzo skąpo, raz w tygodniu, ale tak skąpo tutaj po całej doniczce. No i tak sobie to wygląda, tak sobie radzi. Wydaje mi się, że taka kompozycja z takich sukulentów wygląda ciekawie, ładnie i jest większa możliwość, że ta wilgoć się tak tutaj rozchodzi po tym piachu i te rośliny nie stoją za długo w wilgotnej ziemi, no bo to są sukulenty i kaktusy, to one nie powinny.
Następną taką kompozycją była moja kompozycja, którą włożyłam sobie po prostu do wazonu. Trochę mi się to kiepsko tu czyści, bo to szkło tutaj, no trudno sadzić tu paluchy i wyczyścić to szkło, jak tu są takie żgające kaktusy. Widzę, że tutaj muszę sobie troszeczkę ziemi dosypać. I jak zamówię sobie ziemię do kaktusów i sukulentów, to sobie to tu uzupełnię to ziemię, bo tutaj jakby ten kaktus trochę mi za wysoko stoi. Ta kompozycja, ja ją podlewam odrobinką wody może raz na dwa tygodnie i to też już stoi tu chyba trzeci rok w tym. I no, i żyje, żyje. Koty mi tutaj z tym nic nie zrobią, bo to jest tu w szkle. No tak. Trochę z tym czyszczeniem jest problemu. No ale... Z tego się nie szczela. Także wydaje mi się, że takie kompozycje kaktusów w szkle lub w takich większych donicach pozwalają im przeżyć. Tak. Bo ja powiem Wam szczerze, mam problem z utrzymaniem babyków w małych doniczkach, tych piąteczkach. No jakoś nie potrafię im zapewne, nie mam takiej małej szklarenki jeszcze. Zamierzam sobie ją kiedyś albo zrobić, albo poprosić męża, żeby zrobił, a może gdzieś dostanę za nieduże pieniądze. Może jakieś stare akwarium? Mogłoby być. Żeby po prostu te małe babyki, które sobie czasami kupuję, umieścić w takim akwarium, w takiej małej szklarence i żeby one tam miały stałą temperaturę, w miarę stałą temperaturę i stałą wilgotność, to wtedy no, bo kilka takich babyków niestety nie przeżyło. Nie przeżyło. Nazwy tych sukulentów postaram się wrzucić w opisie, bo ich nie znam, a na doniczkach po prostu nie. Nie napiszę i koniec, piszę tylko plastik z recyklingu. Tutaj mam taki sukulencik, bardzo mi się spodobał. Takie ma listka, no niby grube. Nie wiadomo, jak to podlewać, no raczej jak sukulenta, bo jak troszeczkę więcej nalałam, to zaraz, tutaj było kilka tych młodych wsadzonych, zaraz mi jedna od podstawy ugniła i musiałam ją wyjąć i w związku z tym, że góra była jeszcze ładna zielona, to ja tą górę sobie odcięłam i włożyłam tutaj do takiego bardzo przepuszczalnego podłoża. No na razie tak tutaj jest. Ja myślę, że to się tutaj zakorzeni i sobie będzie rosło i będę miała nową roślinkę. Czas pokaże, będę Wam pokazywała później, jak sobie radzą. To jest już tutaj w tej doniczce jakieś 2 miesiące, więc wydaje mi się, że jeżeli to by miało paść, to by już padło. Tu mam w takich małych doniczkach jeszcze, bo to jest tutaj, takie ceramiczne doniczki sobie przywiozłam. I w tych doniczkach włożyłam sobie tutaj, przywiozłam sobie od mojej córki z Niemiec, miała to na korytarzu, to było już w formie takiego ładnego, dużego, naprawdę robiącego wrażenie drzewka. I ja mówię, jakie to jest śliczne, ja zupełnie nie rozpoznałam tej rośliny. Bo ja jej nigdy w takiej formie nie widziałam, żeby to było takie ładne, duże drzewko. Ona tą roślinę też odziedziczyła razem z domem, który zakupiła. I no i ja naprawdę nie wiem, ile ona ma lat, ale musiała mieć już naprawdę sporo lat, że ona tak pięknie wyglądała, już miała takie zdrewniałe te pnie takie wręcz. I tutaj na tych pniach tutaj te takie... I potem w Polsce zakupiłam roślinę, która wyglądała tak samo
I to są te nasze uszy Szreka, wyobraźcie sobie. Tak zwane uszy Szreka. Ja sobie tutaj kupiłam też taką roślinkę i ona sobie tutaj rośnie. Też staram się jej nie przelewać. I ja widzę, że to jest to samo. I bardzo się cieszę, będę starała się bardzo o nią dbać i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się doczekać takiego pięknego drzewka, jak ma ona. Jeżeli uda mi się wkleić zdjęcie z tą jej rośliną, poproszę, żeby zrobiła zdjęcie i mi przesłała, to wkleję tutaj. No ale ja byłam zachwycona. Naprawdę przepięknie to wyglądało. Nasze uszy Szreka. Podobają mi się też patyczaki. Ale na razie dochowałam się tylko jednego. I wyobraźcie sobie, że ten patyczak jak go kupiłam prawie rok temu, tak stoi. Ma tutaj no minimalne takie odrosty. Nie wiem, czy to widać. No, nie wiem. On ma taki pokrój bardziej, to nie jest tych patyczaków, które mają takie te długie, zwisające odrosty. To jest ten taki bardziej kompaktowy. I jak mi się uda nazwę znaleźć, to Wam wpiszę. Ale on jakoś no nie ma na razie ochoty do życia. To znaczy żyć żyje, tylko no małe sukcesy ma w przyrostach. Ale zobaczymy. Ja go też będę przesadzała jeszcze do ziemi takiej bardziej sypkiej. Może o to mu chodzi? No może o to. Zobaczymy. Będę robiła na wiosnę odcinek o przesadzaniu różnych kwiatów, więc jego przesadzimy i damy mu taką mieszankę do kaktusów i sukulentów i będziemy gościa obserwować. Mam nadzieję, że wy ze mną. Mam tutaj też taką roślinkę i jak ja ją zobaczyłam w sklepie, to ja nie mogę uwierzyć, że to jest kaktus. No, a to jest kaktus. To ma tutaj liście przypominające w pokroju, no może nie dracenę, bo ona jest taka bardziej śpiczasta, ale w dotyku tak. To są liście tego kaktusa. I to jest kaktus. Jakbyście się tutaj przyjrzeli, on ma tutaj normalnie długie i ostre kolce. No ja jestem bardzo ciekawa. Czytałam właśnie, że ten kaktus musi być odrobinę częściej podlany niż inne kaktusy, ze względu właśnie na te liście. Tu widzę, że mu zaczyna odrastać taki bejnik. No jestem niezmiernie ciekawa, jak ten mój kaktus będzie sobie rósł. Na razie tu specjalnie on mi nie rośnie. Zauważyłam tutaj na takim młodym odroście takie leciutko przyschniętą końcóweczkę. No być może, że muszę mu faktycznie jeszcze troszeczkę wody dolać i zrobię to za chwilę po filmie. Ale no jest taki niespotykany, taki marzy mi się też kaktus dżunglowy, ten taki. To są takie, jak znajdę zdjęcie, to Wam wkleję. I to jest taki mój na liście kaktus, który chciałabym sobie w tym roku zakupić. Jak będę robiła jakieś zamówienia, wtedy też będę z Wami otwierać paczki. I chociaż na razie wstrzymuję się jak mogę przed zakupem nowych roślin z dwóch powodów. Po pierwsze, że mamy zimę i droga dla takich roślin, ja wiem, że one są zabezpieczane na drogę, że mają te ciepłe torebki do środka wkładane, że są pozawijane, pozakręcane, ale dla nich to jest trudny okres, okres zimowy, a jeszcze zmienić im miejsce ze szklarni, gdzie miały takie
bardzo optymalne warunki do warunków takich tutaj domowych i jeszcze przy skąpym świetle zimą, gdzie ja nie doświetlam swoich roślin, to jest dla nich zbyt duży szok, wydaje mi się, za duże ryzyko. Po drugie, tak jak wcześniej mówiłam, ja mam w tych roślin w domu naprawdę w tej chwili bardzo, bardzo dużo. Wiem, że z niektórymi będę musiała się pożegnać, bo nie radzą sobie u mnie w domku. Będę Wam to jeszcze pokazywała na innych filmach, które to są rośliny. Ale na pewno wiosną no skuszę się, no bo to jest, no nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja tak mam, to jest rodzaj, już powiedziałabym, nie tyle hobby, co lekkiego uzależnienia. Ale aby każdy miał takie uzależnienie. Dobrze, ale przejdźmy do dalszych moich kwiatków. Teraz może pokażę Wam moje sansewierie. I tutaj mam sansewierie to są jedyne kwiaty, które mi w tych babykach dają radę. To może tu już przestawimy i nasze uszy, szereka też. Sansewierie to są jedyne, które mi tutaj dają radę w tych małych doniczkach. I kiedyś była w sklepie taka seria, to jest tutaj chyba każdy inny gatunek. One stały dosyć daleko, one stoją naprawdę daleko od światła i być może, że te wybarwienia nie są takie, jak powinny być. No ta mi się też podoba i u mnie już tutaj wypuściła sobie babyka. Taka jest niska, kompaktowa, bardzo mi się podoba. Te cylindryki też są bardzo fajne. Już wcześniej pokazywałam Wam w kompozycji tutaj, w tej misie, te cylindryki. Takie ciekawe, nietypowe. Ja dopiero jak zaczęłam się tak na poważnie, no to może za dużo powiedziane, ale tak się zaczęłam bardziej interesować kwiatami, to dopiero się dowiedziałam, że takie właśnie cylindryki, że to są też liście tych roślin, no takie ciekawe naprawdę. Pokażę Wam też na przebitkach moje sansewierie, które są porozstawiane po całym domu, bo nie chciałam tego wszystkiego tutaj znosić. Sadziłam sansewierię i ona ma taki płytki system korzeniowy i tak się rozchodziła na boki. Znalazłam tutaj takie obręcze w markecie, tak je tutaj włożyłam do środka i jak one się zakorzenią, to już będzie ok, więc taki mój patencik dla Was też. Też muszę bardzo, bardzo uważać, żeby tego nie przelewać, nie przesuszać. No, staram się jak mogę, ale zaraz Wam coś pokażę. Pokażę Wam moją porażkę, bo ja bardzo chciałam mieć drzewko szczęścia. I już dwa razy kupiłam to drzewko szczęścia. I niestety, ale z mojego drzewka szczęścia zostało mi... Tyle. To jest moje drzewko nieszczęścia. Podlewam źle. Nie podlewam źle. No nie wiem, macie jakieś rady? To było takie, no ładne było, no. Nie wiem, czy to jeszcze tu zostawić, czy z tego jeszcze się coś da uratować. Nie wydaje mi się, bo to takie o. No nie wiem, jeszcze zobaczę. Może na wiosnę. Nie wiem.
ale tak mi się podobają te drzewka szczęścia. One też, te też mają takie ładne, rosną w te w pokroju takiego, no drzewka, tak jak drzewko mówię. No i to jest moja porażka. Mówiłam, nie wszystko mi się udaje, chociaż kocham je na życie, staram się i próbuję im dogadzać, to no, nie wszystko się udaje. Na tym będę kończyła mój odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Może Was zainspiruje do takich właśnie tutaj tych kompozycji w misach albo w szkle. Zamierzam też nagrać odcinek o słoiku, o jak to jest, lesie w słoiku, czy coś takiego, jakaś taka kompozycja ładna w słoiku, ale z roślinkami już nie kaktusowymi, tylko innymi. I powiem Wam, że się biję się z myślami, żeby sobie to zrobić, żeby sobie samej to zaaranżować już rok, ale teraz mobilizujecie mnie tym, że chętnie oglądacie moje odcinki. Zaopatrzę się w wszystko, co jest potrzebne do takiej aranżacji i zrobimy to na jednym z moich odcinków. Tymczasem kończę mój odcinek już. Pozdrawiam Was miło. Życzę sukcesów w uprawach roślinek. Sukulenty są wdzięcznymi roślinkami, bo można wyjechać na wakacje. No i dadzą radę. Do zobaczenia wszystkim. Do szybkiego zobaczenia. I pa, pa. Oh.